Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Śwedniuksa. Słuchajcie, cią... znaczy, może nie ciągle, ale czasami mi piszecie, że ciągle to samo pokazuje, oparte na KDE, oparte na Ubuntu, na Debianie i TGS i to takie TGS. No to dzisiaj będzie zajawka ostra troszeczkę dla bardziej zaawansowanych osób Ale nie tylko dla nich. Słuchajcie, porte... Porteux Porteux1.7 Nie wiem jak to się ma, czy Porto, czy nie Distro oparte na Slackware są gałęzie Current i są gałęzie Stable, czyli stabilne. Do kompletu jest to distro inspirowane między innymi Slaxem i do kompletu porte 8, ale ma sporo fajnych tych usprawnień, można powiedzieć. No może komuś się to spodoba, tak? Od razu mówię, to nie jest distro gamingowe. Być może można tego używać na co dzień, ale główna zaleta tego czegoś to jest używanie tego z pendrive'a. A, A zasuba to niemiłosiernie, gdzie zobaczycie sobie ze zwykłego pendrive'a Kingstona, właśnie jak to się sprawuje. Oczywiście na żywym sprzęcie Ryzen 3600 z Nvidium 1070. Gorąco zapraszam na film. Kurde się tak zastanawiam, czy w intro powiedziałem to jest oparte na Slackware, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Slaksa, to Slaksa omawiałem jakiś rok temu. Tu macie mój film, możecie go sobie ogarnąć. To akurat było na, zbudowane na Debianie 11. To jest tak na wstęp. O samym Slaksie też stronka internetowa, polecam sobie przeczytać. Kolejna rzecz do ewentualnego poczytania to jest Porteus. Por, portos można powiedzieć chyba, tak? Bo jak tak jak powiedziałem, Portox tak, opiera się na tych dwóch, dlatego może sam porto nie ma jakiejś niesamowicie opisanej w wikipedii i całej reszty i tak dalej, i tak dalej większość rzeczy jest fajnie na githubie tutaj ogarnięta jest w informacja taka, że słuchajcie, przy tym wysiada clear linux, że ogólnie porto jest szybszy od clear linuxa a clear linuxa, nie wiem czy to jest dalej aktywne, czy nie, to był projekt intela, który teoretycznie był określany najszybszym pingwinem, nie chodzi to o najszybszy, w sensie Ogarniania FPS-ów w grach, tak, Czy ilość herców w monitorach, albo sy systemu ładowania się, tak, od zera do pulpitu, to chodzi o kompilację, chodzi o wydajność programów i tym podobnych rzeczy. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce się wkręcić naprawdę konkretnie w temat, to polecam bardzo fajną recenzję, którą zrobił tutaj fulaleniem, jak to się czyta po polsku, czy to jest po angielsku, nie wiem, nieważne. Recenzja Portosa Piątki, gdzie gość opisuje chyba wszystkie możliwe aspekty i jak najbardziej te rzeczy, z jest tej opinii, tak? O Porto siepiące można do Portox, Portox zastosować. Chcecie się go poduczyć, poczytajcie tą recenzję. Czy jeżeli chodzi o instalowanie modułów, edycję ścieżek, dostępu i tak dalej. Gość tu naprawdę fajnie temat y, opisuje, tak bardziej fachowo, tak. Co tu jest możliwość do zrobienia, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Sam Porto jak najbardziej jest. Y, co jest fajne, że jest bardzo bardzo lekki. Słuchajcie, całe ISO ma około 350 MB, tak dokładnie z pulpitem włącznie do kompletu. Tak jak powiedziałem, jak najbardziej chodzi to z, z pendrive'a, także można zainstalować na dysku twardym. Nie ma problemu, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Spoko. Są odpowiednie tak zwane spiny w cudzysłowie, na przykład z Cynamonem z GNOME najnowszym 47.1. I, I wieloma tutaj innymi. Ja bym ci pokażę Cynamona, akurat jak to mniej więcej wygląda i jak to chodzi. Są wersje tutaj różne stable i current, dalej i tak dalej. Jak powiedziałem, jest tutaj architektura ta tzw. albo budowa modułowa. Wszystkie rzeczy są dodawane jako że nie ma tu w systemie menadżera pakietów, bo nie ma, nie istnieje. Dodaje się jako moduły XZM Dodaje się w ten sposób tak multiliby, czyli biblioteki różnego rodzaju, czy na przykład kerne, znaczy rzeczy od kernela, kernel headers i tak dalej, tak dalej. Stery NVIDIA, które nie chodzą, tak przynajmniej u mnie nie chodzą, też w ten sposób się dodaje, także oprogramowanie jest w ten sposób tutaj dodawane. Nie ma możliwości, tak jak mówię, nie ma tutaj menedżera pakietów jako takiego. Żadnego Sudo, Apt, Pacman i tak dalej, i tak dalej. Nic takiego tutaj nie ma. Ja będziecie chcieli, można sobie zrobić z tego albo system działający na zapisujący się na pendrive albo tylko i wyłącznie do odczytu, bo też takie opcje są. Można zbudować to sobie od zera samemu, jeżeli ktoś chce, jest to w miarę dobrze opisane tutaj na Githubie jak to zrobić, w jaki sposób to w ogóle sobie ogarnąć, żeby ktoś miał taką ochotę, ale nie jest to oczywiście wymagane. Nie, nie? Distro nie posiada system D, jest na innym inicie chyba na sysv sy i sy init'cie bo jest buderze odpalone w każdym razie no może być problem z platpakami, nie wiem, nie próbowałem tego, a Pimage's z tego co pamiętam teoretycznie działają. Jest. Zapraszam tutaj do GitHuba zobaczenia co, gdzie i jak, żeby potem nie było, że o, coś tam i tak dalej, tak dalej. Trzeba się liczyć, że to nie jest distro dla każdego, ale naprawdę ma fajne i jest zupełnie inne niż cała reszta. Autentycznie może wygląda tak jak załóżmy min cynamon, ale nie jest z nim zdecydowanie. Zapraszam na dalszą część filmu. Witam na pulpicie porto. Od razu mówię jeszcze jedna rzecz, a propos testów tutaj. Miałem, znaczy, jeszcze mam teoretycznie tą kartę 9260, tak? To jest Razer i karta Intela Wi-Fi i Bluetooth na, na PCE. Niestety są takie problemy z nią, że głowa mała. To nie jest zmiana Linuxa, tylko to jest zmiana sprzętu. Po prostu moja płyta główna raz ją widzi, raz ją nie widzi. Nie, ja sobie podaruję to, bo nie ma to najmniejszego sensu. Niestety tak to na tej płycie wygląda. E, wracając do tematu, jeżeli chodzi o wersję Cinnamon, wygląda ona w ten sposób, jest tak skonfigurowana. E, słuchajcie, ilość programów, która tutaj jest, jest w tej chwili duża, dlatego że ja to sobie sam zainstalowałem dodatkowo. E, po, po czystej instalacji, znaczy, sorry, nie, to nie jest instalacja, to jest uruchomione z Pendrive'a. E, po zainstalowaniu tego, jeżeli chodzi o instalację, to jest inna bajka, ponieważ tego systemu nie, nie nagrywamy jako ISO na płytę. Powinienem to powiedzieć wcześniej, ale ten, tworzymy sobie tak zwany, znaczy nie tak zwany tworzymy sobie pendrive, na przykład 32 może być NTFS albo X4, ja zrobiłem X4. Następnie kopiujemy zawartość tego pliku ISO, znaczy. Montujemy, tak jakby powiedzieć, montaż, tak? no, dla zaawansowanych bardziej już, tak. Montujemy to ISO, ewentualnie rozpakowujemy je do katalogu na, na Pendrive, tak. I tam w katalogu boot, ja wam zaraz wam pokażę, chyba uda mi się to pokazać. Mam tu Kingspass, właśnie o to chodzi, nie będę na sucho mówił. Na sucho to się można, żelu trzeba zawsze użyć. Mamy tutaj boot i mamy tak zwany Porto Installer for Linux run i uruchamiamy sobie to dokładnie, tak. On tu sobie przerobi te swoje rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Odpalamy to oczywiście w fingwinie dowolnym, tak. I wszystko to się dzieje na naszym pendrive. Spokojnie, nie, nie zniszczy nam to dysków twardych. Jeżeli, jeżeli robicie to w Windowsie, to odpalcie ten program exe i on wam wtedy przygotuje ten pendrive do uruchomienia. Ten skryt po prostu nam to automatycznie ogarnia. On wygląda mniej więcej tak, jeszcze go pokażę na szybko. Jak ktoś jest zainteresowany, może go sobie tutaj przejrzeć, co on robi. On jest częściowo, częściowo binarny, a częściowo jest normalnie tutaj w tekście. Nie nagrywamy tego na na przykład balena ether na pendrive'a. Dlaczego? Dlatego, że dostaniecie nieodczytywalny obraz systemu i na przykład tak zwanego persistensa, czy możliwość zapisywania zmian tutaj nie będziecie mieli. Natomiast ja zrobiłem sobie tak zwanego persistensa, dlatego po, po resetcie ja mam wszystkie aplikacje z powrotem tutaj zainstalowane, które chciałem. Teraz jeżeli chodzi o instalację oprogramowania, właśnie, kolejna rzecz, hasło dla ruta TOR. TOR Możecie Ta. się zalogować jako Guest na przykład albo jako root, a, a hasło jest wtedy TOR. Tak? tak to wygląda. To jest program, który nam umożliwia instalację oprogramowania w łatwy sposób. Yy, no, standardowo w tym distro nie ma nawet przeglądarki internetowej. Odpalacie sobie ten porto-sklep, tak, no instalujecie co chcecie, jednym kliknięciem, bo to są moduły. To nie jest instalacja w systemie jako tako, tylko jest moduł dopinany do całości. Mamy tu VirtualBoxa, ja VirtualBoxa zaraz, zaraz pokażę, bo chodzi. NVIDIA driver mi nie, nie działa, zaczyna kompilować, ale przerywa robienie modułu. To jest jakiś błąd, który oni tam opisują na forach i dalej. Nie wnikałem. To co jest, działa bez problemu. Reszta rzeczy, DevelKit, jakiś Notepad, VS Kodium. wszystko jest w modułach, klikamy i to się automatycznie nam robi. Ja akurat to nie Office sobie postawiłem, bo wolę go, tak? Dodatkowo mamy emulatory, gdyby to chciał, można Steam odpalić. Nie robiłem tego, nie wiem czy działa. PCS, SX czy emulator PS2, tak? Teamsy, nie Teamsy i tak dalej. Trochę tego tutaj jest. Wine, gdyby to się i też dalej Wini. Tak jak najbardziej tutaj są dostępne. Ja wolę niektóre rzeczy zrobić za pomocą e, GUI, bo jest to dla mnie prostsze po prostu. Po co sobie utrudniać życie? A ktoś chce wnikać bardziej hardcore, proszę bardzo, nie ma problemu. Ale nawet dość, tak dość zaawansowanego systemu jak ten. Który tak jak powiedziałem nie jest typowym pingwinem, można spokojnie używać prawie nie dotykając konsoli Bo nie ma takiej potrzeby Pamiętajcie, to wszystko odpalamy z pendrive'a, ten pendrive maksymalnie ma 100 mega na sekundę Wow No jest wow, powiem tak, że ja sobie używam go, znaczy używam, no mam go od tygodnia Włączam czasami, wiadomo, że to też trochę swojej roboty miałem, powiem to tak, I, i jestem naprawdę po prostu w szoku, bo chodzi to lepiej niż niektóre distra z SSD. Naprawdę, ten system zasuwa tak, że głowo mała. Polecam ewentualnie samemu się przekonać. No, kurde, to jest moment. To nie, jest, to nie idzie z ramu. Można to przekopiować do ramu, ale to idzie z normalnego pendrive'a i ten, tak jak powiedziałem, pendrive ma odczytu, może z. 100 mega na sekundę, chyba 80, a zapisu 20, więc jest kaplica. nie? To jest rakieta autentycznie, jeżeli chodzi o. I cynamon do kompletu, tak? I nie zajmuje to terabajtów RAMu przy okazji, żeby nie było. Proszę bardzo, w tej chwili mamy 2,5 Gb, zajęte z odpaloną tutaj przedlądarką. Zamknę przedlądarkę. Tak, zamknij wszystko, mimo to. Spada do 1,8.17. Można tak jak mówię, odpalić, wrzucić to całe do ramu, wyjmujecie pendrive, macie święty spokój, ale wtedy tracicie całą zawartość po resecie, nie? E, zasuwa. Mimo tego, że w tej chwili to jest na nowo odpalone. E, nie to przyjacielu, ty mój drogi. A no, wylądowałem tu w urządzeń, dlatego że niestety nie mogę odpalić terminala. E, pierwszy raz mi się ta kartka teraz zdarzyła, pokazuję wam to od razu. Przedtem mi to normalnie chodziło, teraz jakiś dziwny problem tutaj wyskoczył. Nie wiem, może ja coś. Pomieszałem trochę za dużo. Odpalmy to sobie może tutaj z menu w takim razie, jeżeli nie rusza tam z tego. Bo ja przecież tego używałem normalnie i nie było problemu. No niestety temat mi nie działa. Nie mogę terminala odpalić. Nie wiem co się stało, szczerze mówiąc. No, bo kurde, nie. zaczął mi chodzić. Mogę nagrywać spod graba. To zobaczycie sobie Kingston Data Traveler, tak dokładnie. Nawet od dziwo to działa. Always fresh Copy To RAM. Always fresh to zobaczycie, jak to działa. No, nagle mi zaczął działać, kurde, przez Kamling. No, za zarąbiście, jestem za. To chyba te trzy monitory na raz to nie był dobry pomysł do końca. No i co my tu mamy? Tu mamy always fresh. Pierwsze, co zobaczymy na tym always Freshu, co, 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 co w ogóle jest? Czysty system. Tak wygląda czysty system. Nie ma Office'a, nie ma tutaj nic. Tak to widzicie na, na dzień dobry. Działa czy nie. Mi się coś zepsuło w takim razie po prostu. no, Może za dużo modułów zainstalowałem naraz, albo przez te stery Nvidia, na przykład, próbę instalacji. Teraz na czysto działa nam to bez najmniejszego problemu. Co prawda nie mam żadnego softu już. Który miałem tam zainstalowany, no ale cóż, no jak widać da się to naprawić, ten sposób, może, może coś innego się tam tego. Tak Dobra, mam tutaj na NeoFetch'a, dla tych lubiących pogrzebać, proszę bardzo. Porto 1.7, 6.11 kernel, grubo jest, jeden z najnowszych kerneli. Cynamon, całą resztę widzicie jak to wygląda, zużycie pamięci na czysto 0.8800 80, MB. Bajka, autentyczna, jak macie mniej ramu, bo to jest 16, a macie mniej ramu, to pewnie mniej to weźmie przy okazji, tak? No, czyli to już mamy mniej więcej, zobaczmy sobie tak, LSBLK, zobaczmy sobie tutaj jak to wygląda, podmontowane, o właśnie, tutaj dobrze widać jakie rzeczy mam podmontowane, centralne moduły, tak? Czyli Cinnamon Extra, QRENT, ja to mam, a może dlatego, że to QRENT jest bo ja myślałem, że używam stabilnej wersji. Nie, ja używam wersji Current, Slack, Slackware, tak? Czy, czy tego obrazu Teges? Tak on jest rozwojowy, może on ma jakieś błędy, dlatego. Co prawda, straciłem chyba te swoje rzeczy, które miałem, ale ogólnie zaczęło nam to działać tutaj w porządku, no bo to jest na czysto wszystko, tak? Więc teraz jest ok. Jakby to chciał bardziej nas... Nie, no jest VirtualBox, moduł załadowany teoretycznie. Zobaczmy sobie VirtualBox. No nie ma go. Jest za niema. Trzeba by go widocznie dodać. A ja bym dodał dwa razy tor. Zrobimy tak. Aktywacji. OK. Aktywowany moduł. Bóg. Idzie on tutaj jest. VirtualBox. Dziękuję. Instalacja oprogramowania. Klikasz i masz. Dosłownie. A ty chcesz go wyłączyć? Klikasz drugi raz i on Ci go odinstaluje, ewentualnie tutaj ze sklepu. Oj, teraz sobie zobaczycie jeszcze, tor, ja musiałem coś popierdzielić w ustawieniach w takim razie, dość grubo. E, to sobie wyłączmy go, on to musi, aha, bo tam się upgrade'ują, tak, teraz jest na czysto. Fajna sprawa, naprawdę fajny system taki do pogrzebania, zupełnie inny niż cała reszta. Czegoś innego się dowiedzieć, pobawić czymś takim? Kurde. Jeżeli chodzi o instalację innych pulpitów, to wystarczy dorzucić moduł na przykład XFCE i XZM, ewentualnie jakikolwiek inny, on będzie tutaj już dostępny do tego, tak? Nie musicie pobierać całego nowego ISO z tym systemem, żeby mieć XFCE, tylko dogrywacie moduł, wywalacie stary, instalujecie, ładujecie ten. Buch jest, działa. No, jest po prostu fajna, fajna, fajna sprawa. A, bo to są jeszcze ścieżki, instalacja, kurde. No właśnie, cheat codes też polecam poczytać. To są rzeczy typu takie głębsze ogarnianie tego systemu, nie? czyli dodawanie innych modułów, kopiowanie do RAMu na przykład. Używanie tak, zwa, tak zwanego ZRAMu, czyli słapa kompresowanego na żywo w RAMie. Wtedy mniej RAMu jest używane, a więcej procesora. Tak to wygląda. Jestem nie? w katalogu Porto, dalej na pendrive. Tu macie, proszę. Te moduły są załadowane w tej chwili, nie? czyli zamiast Cynamona ładujecie na przykład XFC, tak jak ją wtedy XFC załaduje na dzień dobry. Bo ja wiem, że nie pokazałem hardkorowych rzeczy, ale na tym kanale nigdy nie było i nie będzie hardkorowych rzeczy, bo ja nie jestem hardkorowcem, ja jestem zwykłym, w miarę użytkownikiem Pingwina, trochę tam bardziej rozkręconym i, i ten jest, nie? dlatego takie, takie bardziej lightowe podejście, ale też tu chodzi o to, żeby jeżeli ktoś. Ktoś chce, to niech weźmie tego pendrive'a, wrzuci i zacznie grzebać po prostu, tak? Bo to też, po to to wszystko istnieje, nie? Żeby po prostu samemu sobie tutaj pogrzebać. Gdzieś tutaj firewalla jeszcze widziałem. Miałem ochotę go odpalić. Pamiętajcie, hasło dla RUTA to jest tor. T-O-R, małymi literami. Mamy firewalla. Fajny system, Portox 1.7. No, jak widać, mi się przedtem zbagował. Dlaczego? Nie wiem. Teraz działa wszystko normalnie i to zasuwa także głowa mała, nie? Dyski sieciowe też widzi. Nie wiem, czy teraz mi zobaczy akurat Samba. W każdym razie sobie to sprawdzałem wcześniej i Samba działa normalnie bez problemu tutaj. Jest ogarniana. Słuchajcie, zapraszam na inne filmy na kanale Świat Linuxa. Fedorka 4.1 wiem, że wyszła. Zaczynam dzisiaj testy, więc film pewnie jutro albo pojutrze się pokaże. Zobaczymy, jak to będę ogarniał jeszcze. No i co. Dzięki za każde wsparcie, za wszystko co mi oferujecie. Tak, z, z, zjechanie w komentarzach też, bo mi się czasami należy. Za wsparcie, jak najbardziej też. No i co, trzymajcie się gorąco. Bartek pozdrawiam. Cześć, następnego.